ideolog, przemysłowiec, działacz społeczny i polityczny. Hipolit Cegielski urodził się w 1813 roku w Ławkach koło Trzemesza. Kształcił się w gimnazjach w Trzemesznie i Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, a na Uniwersytecie w Berlinie studiował filologię klasyczną, uzyskując w 1840 roku tytuł doktora filozofii. Był nauczycielem w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, jednocześnie pracując naukowo. Usunięty ze szkoły, założył w 1846 roku sklep narzędzi rolniczych w bazarze, a potem warsztat naprawczy, który z czasem przekształcił się w dużą fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Będąc prekursorem polskiego przemysłu, nie zaniedbywał swoich zainteresowań filozoficznych i społecznych. Brał udział w pracach Towarzystwa Pomocy Naukowej, Towarzystwa Przemysłowego i przez krótki okres piastował funkcję wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1848 roku został wydawcą Gazety Polskiej, od 1859 roku Dziennika Poznańskiego. Był także posłem do Sejmu Pruskiego. Zmarł w Poznaniu w 1868 roku. Pochowany został na nieistniejącym dziś cmentarzu parafii świętego Marcina przy ulicy Towarowej. Jego symboliczna mogiła od 1985 roku znajduje się na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.